W tej lekcji powiem Ci, czym jest balans bieli. Jeśli fotografujesz w zmiennych warunkach oświetleniowych, czyli na przykład fotografujesz na zewnątrz i słońce zajdzie za chmury, lub też przechodzisz z pomieszczenia do pomieszczenia i żarówki w tych pomieszczeniach mają różną temperaturę barwową, to zauważysz, że Twoje zdjęcia będą wyglądały zupełnie inaczej. Kolory na tych zdjęciach będą się różnić. I właśnie w tym momencie nasz aparat pozwala nam zapanować, nad tymi kolorami, używając ustawień balansu bieli. Sam zauważysz po tej lekcji, jak zmieni się Twoje postrzeganie kolorów na zdjęciu. Jednak wróćmy do teorii. Standardowo neutralna barwa na naszych zdjęciach to około 5,500 Kelwinów. Kelwiny to jednostka, którą mierzy się właśnie temperaturę światła na zdjęciach. I wszystko, co poniżej tej wartości, czyli poniżej 5,5 tysiąca kelwinów, określamy mianem temperatury barwowej zimnej. Te kolory będą przechodzić w nieco niebieskie zabarwienie, natomiast wszystko, co powyżej 5,5 kelwinów, to temperatura barwowa zimna. Ciepła. Zdjęcia robione w temperaturze ciepłej będą zabarwione bardziej na kolor pomarańczowy. Co zrobić, aby ominąć niepożądane efekty? Wystarczy zastosować y, ustawienia, które są dostępne właśnie w Twoim aparacie. Jak widzisz, lustrzanka cyfrowa posiada całe mnóstwo gotowych ustawień, które możemy stosować do konkretnych sytuacji. Standardowo lustrzanka jest ustawiona w tryb automatyczny, natomiast ja pokażę Ci wszystkie tryby, abyś zrozumiał, jak one działają. Jak widzisz, aparat ustawiony jest w trybie automatycznym i dosyć dobrze radzi sobie on właśnie z takimi warunkami oświetleniowymi, jakie mamy właśnie tutaj w studio. Natomiast tak jak już Ci wspomniałem, jeśli Twój aparat znajdzie się w sytuacji, gdzie w jednym pomieszczeniu znajdą się na przykład żarówki o bardzo różnej temperaturze barwowej, to zdjęcie może wyjść bardzo dziwacznie i zobaczysz to na pewno w swojej karierze. Dlatego warto mieć świadomość, że Twój aparat posiada opcje, które pozwolą Ci ten efekt wyeliminować. Jednym z takich gotowych ustawień Twojego aparatu będzie ustawienie, które pozwoli Ci oddać naturalną temperaturę barwową w słoneczny dzień. Jeśli będziesz fotografował na zewnątrz i użyjesz właśnie tego ustawienia, to możesz być pewien, że Twoje zdjęcie będzie wyglądało dobrze. Jak widzisz, jest całe mnóstwo tychże ustawień. Możemy robić zdjęcia w miejscach ocienionych, możemy robić również zdjęcia w pochmurny dzień przy świetle żarówek, przy świetle świateł fluorescencyjnych, czyli tych tak zwanych świetlówek. Mamy gotowy preset do robienia zdjęć z lampą błyskową, do wzornika bieli. Oraz mamy również opcję, gdzie sami ustalamy sobie temperaturę barwową na naszym zdjęciu. Zauważ, jak to wygląda. To jest temperatura barwowa neutralna, natomiast jeśli będziemy przesuwać tą temperaturę w wyższe wartości, to nasze zdjęcie zacznie się robić coraz bardziej pomarańczowe. I kolory na zdjęciu nie będą naturalne. Natomiast jeśli będziemy sobie przesuwać ten wskaźnik w bardziej e, mniejsze wartości, to sam zauważysz, że zdjęcie zacznie się robić coraz bardziej niebieskie i również nie będzie to naturalne. Jednak w zależności od tego, na jakie warunki atmosferyczne natrafisz, będziesz mógł sobie sam ustalić temperaturę barwową. Istnieje również możliwość, aby twój aparat sam pobrał sobie e, informacje o tym, jaki balans bieli zastosować. Aby taki efekt uzyskać, wystarczy zrobić zdjęcie e, i w kadrze powinno się znaleźć tylko i wyłącznie e, miejsce z kolorem białym. Może być również miejsce, w którym to przeważająca część kadru będzie koloru białego, i właśnie z tego koloru. Twój aparat pobierze sobie informację, jak ja, jaka temperatura barwowa panuje właśnie w otoczeniu. Zauważ, jak to wygląda. Wystarczy, że zrobimy zdjęcie, w którym to, jak już Ci wspomniałem, na przeważającej lub też w całości miejsca kadru będzie biały kolor i wybierzemy ręczny wybór white balance według wzorca bieli. Zauważ, aparat sam dostosuje balans bieli do warunków, które zastałeś na miejscu. W tym momencie mamy pewność, że kolory, które będą występować na naszych zdjęciach będą naturalne. Nie spotkamy się z sytuacją, w której to osoba, którą fotografujemy, będzie miała nienaturalny kolor skóry. Jeśli dokonamy takiej operacji w żargonie fotograficznym wybielenia, to mamy pewność, że kolory na zdjęciu będą naturalne.